Idąc dalej tropem polskich mistrzów, zawitaliśmy do Opola, do kolegi Rajmunda Czecha. Tutaj właśnie mamy kolegę. I kolega mieszka w Opolu przy ulicy Wiejskiej 78A. I też jeszcze chcieliśmy takie coś zobaczyć. Zobaczmy, to jest centrum miasta praktycznie Opola. Tu mamy prawdziwe gospodarstwo rolne, bo kolega się rolnictwem trudni, można powiedzieć, tak? To jako ciekawostkę kolega mówił, że jest ciekawe, jak przejeżdża kombajnem normalnie po mieście. Tutaj pokażmy jeszcze, tutaj wokół są normalne bloki. Zresztą koguta słyszymy pianie wokół. O, tu mamy, jak wygląda okolica u kolegi, a tutaj jego gołębniki. Kolega Rajmund zajął w tym roku na wystawie ogólnopolskiej w Polsce jego gołąb w kategorii Sport B, miał pierwsze miejsce i ten gołąb reprezentował też nasz kraj na wystawie w Budapeszcie. W Polsce drugie miejsce i tam też na wystawie w Budapeszcie zajął drugie miejsce na pierwszej kontynentalnej wystawie gołębi pocztowych i pierwsze miejsce na trzeciej wystawie gołębi państw Europy Środkowej. Teraz może nam coś kolega powie więcej tutaj jeszcze o oddziale nawet, gdzie lata, bo to jest Opole, ale z tego co wiem, kolega lata w oddziale 0253 Komprachcice, tak? Komprachcice, pierwszy rok, bo w zeszłym roku już się oddział Lubiany rozpadł i myśmy poszli do Komprachcic. Aha, tam lata... Sekcja Kępa. I tam lata około 120 hodowców i jesteście członkami jako oddział okręgu Opole, tak? Dobrze. A jakie takie nazwiska jeszcze, które są związane z tym oddziałem czołowych hodowców? No jest, tutaj w oddziale Komprachcice jest pan Deja, kolega Prędki, Majer jest bardzo dobry hodowcą. Także widzimy, tutaj konkurencja jest duża, jak to w Opolu, to jest, można powiedzieć, jeden z kolebek sportu gołębiarskiego. Tutaj też nawet już kiedyś były zawsze bardzo dobre gołębie. No teraz może przejdziemy do gołębników i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Tu widzimy też przed gołębnikiem wolierkę. Są wdówki. Wolierze, tak? Tak, ale to jest gołębnik młodych. To jest gołębnik młodych. W tej chwili jest zima, są rozparowane i... Tak. A kiedy kolega będzie parował? No około 8-10 marca. Aha, tu widzimy. Tutaj widzimy, te gołąbki spędzają sobie tak właśnie. Teraz jest trochę cieplej, śnieg wprawdzie leży, ale jest już dodatnia temperatura. Tutaj też mamy... To jest gołębnik, którego kolega lotuje? Tak, to są, tu jest gołębnik dla młodych. Gołębnik. Dla młodych, tak. A w tej chwili są samice. Samice. A tutaj dalej są inne gołębie, tak? Tak, tu jest gołębnik wdowcy. Wdowców. Pokażemy może kolegom innym. O. Tu widzimy, jest na ruszcie. Ruszt to jest taki typowo plastikowy ruszt firmy Polmark, kolegi Marka Rzepki. Tutaj są gołębie, cele. Pokażemy, jak wyglądają. Tak, tamty. Tutaj przejdziemy. O, tu widzimy. Tutaj też przebywają, jak się nazywa, teraz są rozparowane jeszcze, tak? Tak, to są młode samce. Młode samce. Ruszcie będą w tym roku. I tu mamy karmik. Karmik jest na ruszcie położony. Na ruszcie znaczy się taka podstawa, żeby się karma niepotrzebnie pod niego nie dostawała. O. Ile kolega ma wszystkich gołębi tutaj? No, tutaj 50 samców jest i 50 samic. A cała hodowla ile liczy gołębi? No to jakieś 140. Około 140, tak? A ten sukces, który teraz kolega miał, ten na wystawie ogólnopolskiej, to jest najlepszy do tej pory wynik, tak, czy nie? To najlepszy. Samice kupiłem, to tak można powiedzieć szczęście, nie? Bo że tak dobrze chodziło. A z czego tych gołębi się ten gołąb wywodził? To ja kupiłem ze Śląska od kolegi, ale nazwiska nie pamiętam. Ale to był z polskich gołębi, tak? Tak, tak. Ja też z jakiegoś lotnika, czy...? To jest oddział 044, znaczy ze 144. Tak. To tam... Ja sam u tego hodowcy nie wiem, przez kolegę właśnie tego, tego gołębia kupiłem. Ze Śląska. Tak. A tutaj kolega jeszcze posiada gołębie w swoim gołębniku, jakich raz innych? No to są różne takie, ja mam od kolegów tu, kolegi z Lubian byłego Soboty, mam od kolegi Świerca, to tam więcej kontakt miałem. Nie? A w oddziale tutaj do tej pory, co kolega lotował, jakie były sukcesy? No tam dobrze było. I w skali... Ja lotuję od 2005 roku, tak? No i w 2010 byłem w oddziale, w 2009 też 8 w oddziale, no w Komprachcicach 16 miejsce w oddziale, mówię o starych lotach. Tak. Tak. Na młode zrobiłem w 2011 roku drugie miejsce w oddziale i pierwsze w sekcji. Rozumiem. A w okręgu, w regionie? No to nie jestem na topie, no może dobrze popadnie. To nic, to trzeba zobaczyć. Oczywiście, rozumiemy. A tutaj widzimy właśnie, jak gołąbki sobie tutaj siedzą. O. Na razie dziękujemy. Teraz ponownie się znajduję przed gołębnikiem, ale jeszcze chcieliśmy koledze zadać kilka pytań związanych, jak długo już hoduje kolega te gołębie? No, przez przypadek zacząłem. U mnie taki gość miał gołębie, gołębnik. U mnie to znaczy gdzie? No tam na tutaj. Podwórku, na czym bardziej, nie tutaj. Miał gołębnik i miał te górnoloty, te srebrzaki, tak, wysłane te gołębie. Później zmarł, gołębnik został, no i
parę pocztowych emisji wpuściłem. To kiedy to było? Ach, w 2002 roku. Czyli starzem kolega jest młodszy, ale, jeżeli można powiedzieć. Później tam te pocztowe były, no i tak się rozmnożyły, no i zacząłem, koledze dałem tam parę sztuk na lot, no ale w głębi było dużo więcej i zapisałem się do sekcji, no i 2005 roku zacząłem lotować. Czyli można powiedzieć, że od 2005 roku kolega się zajął profesjonalnie, powiedzmy, tak, hodową tak, taką? Tak, obrączki normalnie, co dostałem. Tak? Tak, moje, a później miałem kolegę wspólnika, no w tym roku zrezygnował. I to wcześniej lataliście jako spółka, tak? Tak, spółka, 3 lata, 3 czy 4. Tak, jak się kolega nazywał? Kucharek, Grzegorz Kucharek. Tak. Aha, rozumiem. I teraz, jak się nazywa w dalszym ciągu kolega hoduje, a z rodziny ktoś jeszcze oprócz kolegi? Nie, nikt. A, to tak się składa. To nic, życzymy sukcesów kolejnych i kiedy będzie bliżej sezonu lotowego, już same loty, to też postaram się kolegę odwiedzić, pokazać, jak tutaj się lotuje gołębie. Tutaj właśnie jeszcze raz pokażemy Opole, ale to jest centrum miasta, ale okazuje się, że tutaj można mieć i ZWM-u i można mieć gospodarstwo, tutaj sobie kurki chodzą, tam jeszcze po drodze mijaliśmy świnie, także tutaj widzimy, niczemu to nie przeszkadza, że będąc w mieście można też być rolnikiem i mieć gołębie. Dziękujemy.